Zapraszam na film www.domza150000.pl. Cześć. Kolejny dzień. A tu worek hałasuje. Przyszły mi kostki do mecenasa. Kostki od cewki jazdy przód-tył. Muszę je wymienić, bo tam są luzy i dostał się olej. Ale są kosteczki, groszowa sprawa, po 20 parę złotych. Ale muszę czapeczkę na pewno wziąć. Co jest? Burek, ho! Chodź! No kojarzysz mordę chyba już, nie? Chodź! Chodź! No chodź! Oglądałem kiedyś taki gościu, co miał takie białe ząbki, co zwierzęta trenował. Jakiś tam na Animal Planet. I mówi, że jak ze zwierzętami takim jest sytuacja taka jak teraz, żeby się pochylić, żeby mi się dla niego wydawał jak najniższy. Zobaczcie. Obcy kot. Głodny jesteś? Chodź. Głodny czy chory jesteś? Chodź. Nie bój. Kiciak, chodź. Co byś zjadł? Co? Paróweczkę byś zjadł? Nie ma, nie? Dzisiaj? Pusta miska była, zapomnieliśmy. Chodź. No chodź. Chodź, idę po czapkę, od razu mu coś do żarcia wezmę. Uciekł. Chodź. Nie ma. Kotecka. Dobra, później. A żałuj kotecek, bo byś dzisiaj fuksa miał. Dobra, ja się zabieram za mecenasa. Masz, kici. Masz, chodź. No chodź. Masz. Masz, kici. Masz jedzonko. Z tego to on nie zje, sobie nie da rady. Czekaj, nie bój. Chodź, kici. Masz. Jedz, póki nie przyjdzie reszta. Tej twojej chmary, a tu masz co masz dzisiaj? Coś czujesz, rybka jakaś. Zjedz sobie. Dzisiaj masz fuksa, nie odpadki, tylko... Znaczy odpadki, no z obiadu pozostałości, tak? Tym obcym kotom dajemy... Jedz sobie, nie bój się, jedz. Dajemy im z... Po co wyrzucać to jak... Dobra, i teraz kwestia jest taka. Te kostki muszę wymienić. Te dwie. Bo w środku jest... One już są wyrobione. Jest to dosyć częsta usterka. Ty se jest, ty się przyzwyczajaj, że ci krzywdy nie robię. Chyba było to. No jedz, no przecież ci nie zabiorę. W zależności od tego, w jakim tempie uda mi się to wymienić. Teraz już jest ok, ale wolałbym nie trafić w takiej sytuacji, że w trakcie pracy gdzieś. A ja 4 kupiłem zamiast 2. O, widzicie. No i dobrze. 2 na półkę, na zapas. Trochę inaczej wyglądają, ale te są rozbieralne. Tamte są nierozbieralne, te są rozbieralne. No i git. Tylko zobaczymy, jak to w środku wygląda. Połączenia, bo tamte będą musiały uszkodzić prawdopodobnie, ale zaraz zobaczymy. W zależności od chłopaki wzięli śmietnik mój, tak więc muszę na razie to gdzieś tutaj. No jedz! Jedz! I co, kumpel nowy na podwórku? Bym cię do piwnicy wpuścił, byś te myszy połapał, ale one się chyba trutki nażarły. Tak więc nie będę cię... Ziomek nowy! Cześć! Ale mięsisty, taki napakowany. W sensie... Co? Uważaj. Uważaj. Chodź, idziemy. Drzwi się zamykają, dziwna ta była. Patrzę w lusterku, auto w miejscu stoi, a jedzie do tyłu. A drzwi przesuwne się zamknęły.
Będę miał blisko do narzędzi. To, chodź tu. Dobra, tu są końcówki. I teraz to był śrubokręcik krzyżakowy mały. Nie wiem, czy skończyłem mówić. Nie mam krzyżakowego małego, muszę iść do kontenera. Ale myślałem, że ma też na płaskie. W zależności od tego, jak to wymienię, to reszta dnia się rozwinie. Bo powiem wam, że kusi mnie to, żeby jechać tam porządek zrobić na tych 18 metrach. Na tej działce nowej. No ale oczywiście je muszę zamienić, żeby pamiętać. Ta idzie na dół, bo to jest jazda do tyłu. Bo zamieniłem je, żeby sprawdzić po prostu. Ta idzie na dół, a ta z dołu idzie do góry, bo to jest jazda przód. Cewki też wymontuję zaraz. Dlatego go dzisiaj nie odpalałem, jeszcze nie odpalam. Kurczę. Ale w rękawiczkach to jest nierobota, ale muszę już rękawiczki zakładać, bo powiem wam, że ręce tak mam poniszczone przez ten ostatni tydzień w garażu. Nie, co ja gadam, garaż to tam czysta robota, przez kadika. Dobra. Jeszcze czy nie? Ciekawe, czy Jogi na rogi pojechał, bo już widzę podniecony tymi rogami. On trochę błędnie do tego podchodzi, bo on widzi w tym duży biznes. I w totolotku i w... No ale każdy jakieś tam ma swoje marzenia, niech marzy, może akurat mu się wygra. No nie powiem, żebym się nie cieszył, jakby Jogi w tego jackpota trafił. Te 280 milionów, czy ile to tam było. To jest jazda góra, to jest dół, żeby było tak. Ta idzie do góry, ta idzie na dół. Tu są takie gumowe uszczelki. Ta ściągnięta. Ta jest tu, ta jest tu. Je też przeczyszczę. Tu jest taka, tam jest inna. A tu są nowe, to już nie muszę ich czyścić. Dobra, jest. I co ja muszę zrobić? Śrubki są tam oryginalne też. Teraz jest kwestia taka, to trzeba rozebrać. To jest jazda góra. Jazda przód. To trzeba rozebrać i kabelki, które idą stąd, połączyć do tych samych pinów, czyli to muszę zniszczyć niestety. Właściwie teraz to mi nie ma niestety. Ale to jest wszystko mocne, powiem wam. Czyli jeżeli wypuścili jakieś zamienniki tych końcówek w formie rozbieralnej, czyli to jest usterka, która się zdarza. A tak jest, bo nawet na forach jest napisane. Musiałem. Pierwszy raz w życiu używam translatora francuskiego. Nigdy nie miałem potrzeby gogla używać do... Chyba nożyk pomoże nam w tym wszystkim. A spróbuj mi nasrać albo naszczeć do auta. To już nie będziemy kumplami. Chodź. Chodź tu. Chodź. Chodź, tu ci nie będzie wiatr wiał. Chodź. Skakuj. Chodź. No skakuj. Możesz. Nie bój. Spróbuj tu. Nie lubisz do zamkniętych pomieszczeń, nie swoich. Ale szkoda, że jest taki ufny niestety, bo trafiłby na kogoś. Na kogoś, kto nie lubi zwierząt, no i mogłoby być różnie, nie? Dobra, teraz to by wypadało to zrobić, nie uszkadzając ręki. To jest chyba jakaś guma. Bardziej mi teraz chodzi o to, żeby zobaczyć. W środku też mokre, czyli tam się dostała jednak. Płyny się dostały i olej jakiś. Stąd też zaczęły się problemy robić. Dobra, rozwalę i wracam. Zrobiłem opcję drastyczną, ale tylko z nazwy, bo się okazuje, że tu idą tylko dwa przewody, a nie trzy. Tylko dwa idą, a nie trzy. Czyli co? Będzie masa i prąd. A byłem pewien, że są trzy używane.
Co jest? Zębów nie masz? Pokaż. Pokaż po mordę. Pokaż. Stary kot, nie. Nos starszy. Dobra, wracamy do tematu. Po co się męczyć, jak flex cię wyręczy? Tak wygląda oryginał. A tam, już. Już poszło. Teraz jest tak. Lipomal. Dobra, teraz jest kwestia taka. Tak, tu jest dwójka. Dwójka jest po lewej stronie. Jedynka jest po prawej, jak tak leży. Dwójka jest po lewej. Jedynka jest po prawej, czyli tak, tak o. Czyli tutaj idzie kabel. Tutaj idzie kabel brązowy, tu niebieski. Nie mogę w rękawiczkach pracować, po prostu nie mogę, no. Chciałem, ale nie ma opcji pracować w rękawiczkach. Powiem wam, że dużo kabli w metalaku widzę. Tej instalacji oryginalnej, która jest miedziana, jest, kurczę, niestety, z nalotem kable w środku, które są. Czyli tu idzie brąz. Brąz i nie brąz. Od góry wchodzi, tak? Nie może wchodzić od góry. Jak tu jest góra, tak? To jaką tu? Jeszcze raz. Tu idzie brązowy. Mi się troszeczkę przy wyciąganiu nie podoba. Teraz tak. To jest dwójeczka, czyli tu idzie brązowy do rozkręconego zresztą. Uratować. Kumpel bury. Dobra. I to była dół. Czyli to był dół. Ale jeszcze będę cewki wykręcał, tak więc na razie ich nie montuję. Dobra, ja sobie od razu je zapiszę do góra, żebym później w przyszłości. Bo wyglądają tak samo, kable są takiej samej długości. Dół. Dół, czyli wsteczny. R, tak? R to będzie wsteczny, a D to będzie drive, tak jak w automacie. Cześć! Co byś chciał? Co? Nawet miał czyś nie myśl, ty chory chyba jesteś. Zgniecie to, czy nie zgniecie? Tu jest, widzę, problem. Tu jest gumka, tam też jest gumka, ale te gumki są malutkie. Te gumki oryginalnie są za dużo, mają na średnicę kabla i tam spokojnie wleci pełno wody. O, zobaczcie, jaka jest różnica. Duże. I to chyba, że to zgniecie przy skręceniu mocnym, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak dało rady zgnieść. Może?
A, zgniotło jednak. Byłem w błędzie. Zgniotło i to fest. Dobra, jest. Udało się. Jak nowy, ale zobaczymy. Tylko odtłuściłem, ale dokładnie jeszcze wytrę. Nie przyjeżdżają. To było tak. Dużo się nie rozlało. Sprężynko. Dobra. 17 klucz. Jest gumka, o-ring taki, to nie będę tego na hama kręcił. W najgorszym wypadku wymienię 2 te, znaczy zamówię tak czy siak, jak znajdę, bo jeszcze nie znalazłem. Czyli cewki jazdy do Mecenasa MXT12, ale z tego co widziałem idą, wydaje mi się, idą takie same albo podobne jak do 15. I tak dół nie ma znaczenia, że będzie trochę w płynie w oleju hydraulicznym, bo do góry tylko dochodzi cewka, ale jeszcze wytrzemy ją dokładnie. To jest plastikowe, tak więc z rozwagą. No, czyli na trzecią od końca. Na trzeciego chrupka od końca wejdzie ładnie, cyk. Telefon mi dzwoni. Dyrektornia dzwoniła, bo ja wam nie powiedziałem dosyć istotnej sprawy, co się wczoraj stało. Tam, no wiadomo, zabawa, tak? Wjechał we mnie ktoś z tyłu. Nie spodziewałem się tego, ale tego się... Kurde, spadło mi gdzieś na dół, ja pierdzielę. Gdzie jest? Gumka jest. Gumka jest, jest zaczep też do tutaj tego, którego szukałem. Wjechał we mnie z tyłu go-kartem i powiem wam, że kość dupowa. Nie mogę w ogóle siedzieć, jak mam przy biurku, jak film dzisiaj rano składałem, nie mogłem usiedzieć, wziąłem tak na tego, na lotnika, czy jak to się mówi, jak kiedyś do kibli się chodziło, że się bało usiąść, to musiałem w powietrzu przy komputerze siedzieć. Nie wiem, jak będzie w koparce. W samochodzie wsiadam, ok, jadę, ok, ale jak mam wysiąść, no to muszę to przecierpieć po prostu życie. Mam zbitą pewnie kość dupową ogonową, znaczy się, ale teraz muszę znaleźć to i muszę ściągnąć kamerę, bo łba nie mogę wcisnąć głębiej, bo tak naprawdę co się w takiej cewce może zepsuć w środku? To jest proste jak budowa cepa, chyba że w środku te uzwojenia. Co tam idą? Tu zobaczyłem, że mi poleciało, tam jest, nie w tą komorę co trzeba. Wróć. Gdzie ja sięgnę? Nigdzie łapy nie wcisnę, tu bym włożył rękę. Może. Ale zaraz będę cały czarny znowu. Ja pierdziel. Miałem dzisiaj nie być. No bo to się może przydać jeszcze kiedyś. Listeweczka. To już jest w gorszym stanie. Zobaczcie, to już jest całe zaolejone. To jest właśnie od jazdy do tyłu. Cewka. Gumka jest. Też jest cała mokra. Dobra, robimy to, co zrobiliśmy z tamtą kostką i składamy całość. Tu jest gumeczka. Bo
bo każdy ma jakieś tam przyzwyczajenia w internetach. Każdy trochę inaczej szuka, po swojemu i no kurczę, co ileś tam 10 głów, to nie jedna, tak? Ja też jestem ograniczonym człowiekiem, no ograniczonym, tak? Możliwości mam ograniczone czasowe i też intelektualne, każdy myśli inaczej i dlatego wtedy w kupie to się udaje, naprawdę. Wiele razy się już przekonałem, że jak coś robi więcej osób, w czymś pomaga, to zdecydowanie to idzie wszystko szybciej. 16, a 17 jest tu. Dobra, zakręcamy tak, czyli odkręcamy tutaj w tą stronę. Dobra. To się boję, że pójdzie więcej, bo to jest na dół. No, tak można pracować, jak jest dostęp, ale tak w Quadiku, jaki był dostęp do tego EGR-u od spodu, o Jezu, co ja się tam niepotrzebnie nadenerwował. Jakiś piękny to ten dostęp nie jest tutaj, ale nie jest zły. Może już pójdzie ręką. Prawdopodobnie dzisiaj już tam nie pojadę, no bo czasowo może być lipomol. A tu jest znowu ten sposób wygląda. O, panie. Co on jest zawieszony? Tymczasem szybko wyczyszczę to, spoleruję, zmontuję i dopiero zrobię kostkę. To jak to wygląda? W gorszym stanie jest. Tu jest, widzicie, na lodowcy. Gumeczka jest. Jest. Nie, gumeczka jest tu, co ja gadam. To jest przecież mniejsze, to jest tak nowyczko za to odpowiedzialne, ale kolor zmieniło na szary z czarnego. Albo się tak tylko wydawało. Pewnie byłoby mnóstwo pytań, w jaki sposób to zrobiłem. Tak więc pokażę tylko odrobinkę. Skutecznie. Dobra. Tu bez obaw, że złapałem wimadło, bo tu jest kręcone, a tu jest uszczelka, tak więc to jest element, który będzie nie dotykany nigdzie. Jedyne co jeszcze mi przychodzi tak na chłopski rozum, co może być uszkodzone, to tu w środku coś, mało prawdopodobne, bo to jest wszystko zalane, albo same uzwojenia tej cewki. Zresztą nie wiem, nie, tu jest tylko magnes, to jest elektromagnes, tak? Nie będę filozofował, bo nie wiem. Ale wraca na miejsce. No teraz to już jest tak ogarnięte, że to od razu trzeba kręcić. Bo się ładnie już nie wysuwa samo na dół, nie spada. A wtedy mogą odkręcić i samo spadło na dół. Bo było to spowodowane pewnie też tym. O Jezu, ale dostęp piękny. Gumeczka jest. Na miejscu jest. Dobra, i korek. Dobra, jest. Teraz tylko skręcić jeszcze żabeczką i końcówkę wymienić. Elektrykę. Elektryka prąd nie tyka, tylko z dala. Dobra, to sobie ogarnę i wracam. Jeszcze potrzebujemy więcej, okazuje się.
albo jestem po prostu zamieniony. Zaraz się wszystko okaże. To też widać, że to nie jest oryginalne. Oplot. Leżyć. Dobra, to już tam mi styknie. To już tam mi styknie, bo to jest jak ma być. I zaraz. Jak to ma być? Jak to ma być? To ma być tak. Tak, to ma być. Tak, na pewno to ma być tak. Dobra, więcej nie ma co ściągać. Bo już doszliśmy do gołych przewodów, w sensie żył poszczególnych. Bo tu było widać coś robione. Tu jest teraz pod tym widać oryginalną. Pod tym widać oryginalną termozgrzaną. Rozgrzaną, ale to zabrzmiało. Tu był lipny dostęp ze śrubokrętem. Się trochę gratów nazbierało. Będą już niepotrzebne. Oryginalnie, no tak jak ja to zastałem, to też był kabel na dół szedł z tego. W tym momencie, co odpowiada za zaistniałą, nie wiem czy usterkę, czy sytuację właściwie, problem. Ale za dużo chyba ludzi mi się teraz patrzy na ręce. Czekajcie, ja to zakręcam, ja pierdziel. Nie tak. Tak, zakręcałem to. O, teraz to tak. Miejsca jest bardzo mało. Nie ma jak miejsca na ruch. Dobra, już. Już jest luźne praktycznie. Powinien się już przestawić. No i ja. Pewnie, że się przestawił. I teraz będę miał dostęp do śrubki. Znakomity. Oczywiście skręcę go w tej pozycji. Już na gotowo. To nie ma znaczenia. Jak będzie wokół osi tego trzpienia w środku się to ustawiało. A tu pierwszy trzeba tu nałożyć, żeby to się kręciło. Powiem wam, że tam wszyscy gadają ule, ja tam nigdy nie byłem, a tak blisko, zaraz pójdę. Zobaczę, co tam jest tak naprawdę. Tam wiem, że jakaś chatka stoi, drewniana. Tacy mocno starsi ludzie tam przyjeżdżają. Wakacje praktycznie całe tam siedzą. Parę razy z nimi gadałem, ale to tak. Dzień dobry, co tam. No, jestem bardzo ciekawy, czy to jest po problemie totalnie już. Zostało to wyczyszczone tak, jakbym chciał, skręcone porządnie. Te od razu wracają do kontenera kuczyki. To stara gumka, a tu jeszcze dwa zapasowe. Musimy, żeby tam dzisiaj jechać, wam powiem, kusi. I to mocno kusi, pojadę pewnie. Daleko nie mam, nie? Tylko będę musiał jechać z dwie dychy paliwa wziąć kadykiem do mecenasa. Nie, co ja robię? Znowu, ja odkręcam. Teraz puścić, złapać. Tak w kadiku miałem, bardzo mały ruch miałem na
nakrętki, na śruby, ja pierdzielę. Jeszcze na koniec. Dobra, to jest z gumeczką górna praktycznie. O, zobaczcie, tylko muszę sewki zamienić miejscami i będę wiedział, czy to jest przyczyna uszkodzenia tego elementu. Dół też muszę rozkręcić z powrotem. Chciałbym, żeby to była przyczyna, szczerze mówiąc, bo bym miał spokojniejszą głowę wtedy. Dobra, odkręcamy w którą stronę? W tamtą stronę. Miałbym spokojniejszą głowę, że to to, a nie coś poważniejszego. Tak, ja znowu zakręcam, ja pierdzielę. Ja znowu zakręcałem? No. Żeby ci się prawa pomyliła, to już źle. Normalnie tak na płaskim, bez obciążenia, to do tyłu bez problemu jedzie. No widać zresztą, tak? Ale jak już dostaje obciążenie, robi się problem. Czyli nie da się tym sprzętem funkcjonować tak, jakbym chciał. Dobra, teraz jeszcze gumeczka. Jest gumeczka przejęta. Dobra, przejęte mam. Teraz zamieniamy je miejscami. Czyli ta z dołu idzie do góry. Ta idzie do góry. Ta natomiast idzie na dół. Ale puścimy ją tędy. Będzie miała więcej kabla. Teraz będzie wszystko jasne. Teraz będą zamienione również biegi przód w tył. No to na manetce odwrotnie po prostu. Tak, znowu gumeczka poszła chodzić. Gdzie ona jest? Tu jest. Nie będę tego mocno skręcał, tylko skręcę to, aby trzymało. Numer cewki dałem, tak więc proszę o pomoc w namierzeniu, ale zaraz będzie wiadomo, czy jest sens w ogóle, znaczy no jest sens namierzać na pewno, bo to liczę na to, że to będzie to. Dobra, gumka teraz na dół idzie. Cyk. Na ślepaka to trzeba robić wszystko tak naprawdę. Ale tam jest łatwa sprawa. Łatwo sobie wyobrazić, jak to tam wygląda. Czyli teraz powinien do tyłu iść bez problemu, a do przodu powinien mieć problem. Tak na chłopski rozum myśląc. Takie same są to cewki, takie same urządzenia, tak więc powinno. Jeżeli nie, będę szukał dalej, pytał dalej mecalaka, bo mecalak, ten co mi podpowiada, jest taki, że trzpienie zamienione miejscami, jeżeli to nie będzie to, no to odpuszczam i oczywiście nie jadę nią tam, bo to nie może tak być, żeby ona tak dziwnie pracowała. Musiałby się zdarzyć cud w tej chwili, albo duże szczęście musiałbym mieć, żeby to pomogło. Mam nadzieję, że teraz będzie taka, już dodałem normalnie drive RR-ka. Mam nadzieję, że to będzie to, naprawdę. Bo ja już taki jestem, że już mi po głowie chodzi, co tu robić dalej. Płyn jest, olej hydrauliczny. Nie, to nie pomoże.
wykleimy. Teraz chwila prawdy. Nie. Ach kurde, czemu? Kurde, balans. Dobra, odpuszczam. Chyba, że coś będę miał dzisiaj, jakieś info tego anznaka. Ale tam niestety musimy sobie odpuścić porządek z działką w tej chwili. Jak już i tak grzebię dzisiaj, to od razu filtry pozmieniam, bo mam, czekają na swój czas. Chyba się będę musiał uśmiechnąć do kolegi z Gorzowa. Kurde, fuck, no. Made in Mexico. Ten był z Meksyku. Ten był z Meksyku. Filtr paliwa oryginalny jest. Ale widać, że jest w miarę świeży. Był. W środku czyściutko. Gorzej z tym. Ten to wygląda, jakby nigdy nie był ruszany. Chyba, że tam jakieś wkłady. Chyba, że to jest tylko obudowa, tam jest wkład po prostu. O Jezu, to jest masakra, to będzie coś czuje. O ty! Czuję, że tu będzie grubszy szpadel z tym. Już to widzę, bo ta śruba to już jest kręcona, także uhuhuhu. Panie druhu. Ojejku. Dźwignia potrzebna. Nie wejdzie. Ja pierdziele, dużo nie brakuje. Może jakby to sprasował. Nie wiem, czy to już nie było tak robione właśnie. Na 24 klucz. Nie wydaje mi się. To będzie za mało. To bym musiał mieć tu. Tutaj zgnieść trochę. Jak zgnie, to powinien wleść. Nie mogę, bo przewody przeszkadzają. Tak będzie znowu. Nie będzie dźwigni. Ja pierdzielę. Tam się przekręcało, coś czuję.
Tam jest problem. Nasadka, ona jest wytarta jak cholera już. Fua. Jeszcze bardziej. Gorsze, że tam się nie dojdzie kluczem takim do grzechotki. To nawet nie ma opcji, żeby to puściło ściągaczem. Takim na pewno nie takim. Jakby może miał. Może i tak. Tym to nie ma takiej opcji, żeby to puściło, jestem pewien. Wygląda jakby nie było ruszane. Zaraz zadzwonię do tego z Gorzowa chłopaka. Nie. Może na dwa. Dobra, odpuszczam ten filtr. Pozostałe wymienię i na dziś koniec imprezy. Cyk. O, gdzie lecisz? Dobra. Tu się nam już obracało.
Tu nam się obracało to w środku, widzicie? Nieraz, o, nie można było kręcić. Jestem po rozmowie z Gorzowem. Dobrych wieści nie mam generalnie. Mówi, że najprawdopodobniej trzeba będzie jednak wywalić pompę i na stół. Bo wszystko, co mu opowiedziałem, wszystko tak jakby przewidział, jak się zachowuje sprzęt, no i tak wygląda sytuacja, cholera jasna. Mówił, że nic więcej nie popsuje, tak więc mówi, jak masz coś gdzieś do tyłu bez obciążenia, gdzieś dojechać, zajechać, cofnąć, to nie jest tak, że w ogóle ona do tyłu nie idzie, widzieliście. Mówił, że tu możesz śmiało działać, tak więc tu nie przeszkadza ci, jak będziesz miał wolną chwilę, podczepię elektrykę, podczepię wszystkie przewody, wyciągnij pompę, silnik i na stół, cholera jasna. Tyle roboty, ja pierdolę. No ale co? Życie, nie? Dobra, ja sobie coś zjem na obiad, zrobię porządek i lecę tam. Co by się odstresować trochę. Aha, tu jest wkład wymienny jednak, czyli to, nie wiem jak oni to odkręcali, to już było starte, jak zakładałem klucz, widziałem, że jest starte. Czuję, że będzie problem, żeby to zdemontować, tak więc teraz tego nie ruszam. Jak ona będzie zdemontowana, to wtedy się, jak silnik będzie wyciągnięty, to wtedy się to ogarnie. Tak więc dziękuję za uwagę. Jeżeli pojadę, to jeszcze coś tam zarzucę, a jeżeli nie, no to jutro pojadę, bo jeszcze decyzji nie podjąłem oczywiście, no zobaczymy. Ale dzień nie należy do udanych dziś na pewno. Dziękuję za obejrzenie materiału, to mówiłem ja, dom za 150 tysięcy.pl.